Wille, dworki, pałace, kościoły, a nawet pomniki, ogrody czy kapliczki. W całym regionie są ich setki i najczęściej to bezcenne obiekty. A bez dotacji, specjalnych funduszy i programów wielu z nich pewnie dawno by już nie było. Na szczęście pieniądze są i to teraz znacznie większe niż w latach ubiegłych. A tylko na tegorocznej liście jest ponad 80 zabytków. Dotacja z budżetu województwa małopolskiego to odpowiedź na wnioski właścicieli. W sumie prawie 5 milionów pozwoli na wykonanie wielu prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które zapobiegną zniszczeniu i zabezpieczą cenne dzieła sztuki, architektury murowanej i drewnianej, polichromie ścienne, rzeźby, obrazy i rzemiosła artystyczne. Szczególnie w Małopolsce dbanie o zabytki to nie tylko dowód szacunku i pamięci o historii, to także rodzaj inwestycji w najpopularniejszy turystyczny region w Polsce.